Drugi list do Tesaloniczan, rozdział 2, werset 15, komentarz. Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się, czy to przez mowę, czy przez list nasz. Wyraz przeto wskazuje na powiązanie z tym, co zostało uprzednio powiedziane. Werset ten ujawnia nam praktyczne skutki tego, co zostało przedstawione w wersetach 13 i 14. To Bóg w swojej łasce wybrał nas do zbawienia wiecznego i powołał do osiągnięcia chwały Pana Jezusa Chrystusa. To łaska, iż nie musimy obawiać się przyszłości i Dnia Pańskiego. Nie powinniśmy jednak nigdy zapominać o tym, że Boża łaska nie wyklucza i nie przekreśla ludzkiej odpowiedzialności. Zasadę tę znajdujemy w Słowie Bożym również i w tym miejscu. Bóg zapewnia nam swoje wieczne zbawienie, które mamy w Panu Jezusie. Niemniej jednak taka gwarancja ze strony Boga nie powinna nigdy czynić nas obojętnymi i niedbałymi w kwestii naszego praktycznego życia. O to właśnie tutaj chodzi. Istnieje niebezpieczeństwo, iż damy się ponieść fałszywym pouczeniom i nie będziemy stali niewzruszenie. Już w rozdziale 2, werset 2, Paweł wezwał Tesaloniczan, aby nie dali się szybko zbić z tropu. Abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał Dzień Pański. Tutaj ta sama prawda wyrażona jest w odwrotnym zdaniu. Wierzący w Tesalonice mieli po pierwsze stać niewzruszenie, a po drugie trzymać się przekazanej im nauki, której się nauczyli. Czy Tesaloniczanie nie mieli powodu, aby stać niewzruszenie? Co się tyczy ich stanowiska, stali na pewnym gruncie fundamentu Bożego oraz dzieła Pana. Tak samo jest z nami. A mimo to, jak łatwo zapominamy o tym w naszym codziennym życiu. Już w pierwszym liście Paweł mówił o stabilności w Panu. Bo żyjemy teraz, skoro wy trwacie w Panu. Rozdział 3, werset 8. Pierwszego listu do Tesaloniczan. W obliczu fałszywych nauczycieli konieczne było złożenie w nim całego swojego zaufania. Wierzący Tesaloniczanie nie byli w stanie stać niezachwianie ani w swojej własnej mądrości, ani też w swej własnej sile. W każdej sytuacji musieli spodziewać się wszystkiego od Pana. Wezwanie do niewzruszonego stania znajdujemy wielokrotnie w listach Nowego Testamentu. W pierwszym liście do Koryntian, 16 rozdział, 13 werset, mowa jest o trwaniu w wierze. 1 Koryntian 16, 13. Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni. W liście do Galacjan, 5 rozdział, werset 1, jesteśmy wzywani, by stać w wolności.
Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. W liście do Filipian, 1 rozdział, 27 werset, Paweł napomina nas, byśmy stali w jednym duchu. Filipian 1:27. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii. A w zacytowanym już wcześniej wersecie z pierwszego listu do Tesaloniczan 3:8 to Pan jest tym, w którym mamy trwać. Tutaj nasze niewzruszone stanie zostaje powiązane z nauką apostolską. Tej nauki wierzący w Tesalonice mieli się trzymać. Co należy przez to rozumieć? Tak zwana Biblia Tysiąclecia używa w tym miejscu zamiast określenia przekazanej nauki słowa tradycji. Na przestrzeni lat wielu teologów powoływało się na to miejsce, by usprawiedliwić kościelne przekazy, tradycje i ludzkie nauki. Oznaczałoby to całkowite wywrócenie do góry nogami prawdziwego znaczenia tego wersetu. Przez taką argumentację otwiera się drzwi wszelkim możliwym błędom. O nie, tutaj nie chodzi o ludzkie przekazy, lecz o nauki Boże. Słowo przekazy, podania, tradycje używane jest w Nowym Testamencie zarówno w pozytywnym, jak i w negatywnym sensie. W negatywnym sensie użyte jest wtedy, gdy chodzi o myśli ludzkie, które w formie ustnej lub pisemnej przekazywane były z pokolenia w pokolenie, aż stały się tradycją, którą stawiano na równi ze Słowem Bożym lub nawet ponad Słowem Bożym. Przekazy w tym rozumieniu piętnował sam Pan Jezus bardzo wyraźnie i ostrzegał przed nimi swoich uczniów. Na przykład Mateusza 15 rozdział, werset od 1 do 20. Albo Marka 7 rozdział, werset od 8 do 9. Również i Paweł wspomina o tradycjach ludzkich, których ofiarą możemy paść, jeżeli nie będziemy mocno stali. Kolosan 2 rozdział, werset 8. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce, filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Nie trudno się domyślić, że tutaj Paweł nie ma na myśli tego rodzaju przekazów. Tu mają one wyraźnie pozytywny wydźwięk i oznaczają po prostu pouczenia. Chodzi o Boże pouczenia z ust lub pism apostołów. Różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami przekazów zostaje bardzo wyraźnie opisana w liście do Galacjan w 1 rozdziale, w wersecie 12. Paweł mówi o tym, że swoją Ewangelię otrzymał nie od ludzi, lecz przez objawienie Jezusa Chrystusa. To Boże objawienie przeciwstawia w wersecie 14 tradycjom przodków, o które gorliwie walczył przed swoim nawróceniem. Zatem widzimy, iż Paweł udzielił Tesaloniczanom pouczeń przez słowo, gdy przebywał pośród nich, oraz przez list. Tesaloniczanie otrzymali to poselstwo i przyjęli je takim samym, jakim jest prawdziwie.
to jest jako działające w nich Słowo Boże, 1 Tesaloniczan 2,13. Również Koryntianom Paweł mógł wystawić podobne świadectwo. A chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i że trzymacie się pouczeń, jakie wam przekazałem. 1 Koryntian 11, rozdział 2, werset. W pierwszym liście do Koryntian 11, rozdział 23, werset oraz 15, rozdział 3, werset znajdujemy potwierdzenie, że pouczenia te najpierw zostały przekazane samemu Pawłowi. W pierwszych kilkudziesięciu latach chrześcijaństwa podawane były zarówno ustnie, jak i pisemnie przez apostołów. Była to nauka apostolska, w której wzorowo trwali pierwsi chrześcijanie, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich, 2 rozdział, 42 werset. Dzisiaj możemy trzymać w rękach kompletne Słowo Boże, wiarę raz na zawsze przekazaną świętym. Judy 3. Umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania o was, o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. W tym sensie nie posiadamy już ustnych przekazów. Gdybyśmy chcieli odnieść to pouczenie do nas samych, musielibyśmy zachęcić siebie nawzajem do trzymania się pouczeń Słowa Bożego, czyli do wykonywania ich. W obecnych czasach jest to szczególnie wyzwanie. Dzisiaj nie brakuje broszur i książek, których autorzy twierdzą, że zawierają one objawienia Boże. Mówi się o konieczności rozwoju chrześcijańskiej prawdy. Jest to poważny błąd. Nie ma nowych objawień. Nam przekazano w Słowie Bożym całą wolę Bożą i to raz na zawsze. Nasza odpowiedzialność polega na czynieniu tego, co Bóg sam, co Bóg nam mówi w swoim Słowie. Nie potrzebujemy innych wytycznych dla naszego życia. Ludzkie przekonania i doświadczenia potrafią być bardzo przydatne i pomocne, ale w żadnym razie nie możemy ich stawiać na równi z przekazami Słowa Bożego. Jesteśmy Bogu wdzięczni za dary łaski, którymi obdarza nas w wykładni swego Słowa. Niemniej jednak taki wykład, jeżeli tylko jest przekazywany we właściwy sposób, nie będzie nigdy wychodzić poza Słowo Boże, lecz wręcz przeciwnie, będzie nakłaniać serca do uznania Słowa Bożego w całym jego autorytecie. Natomiast, jeżeli nie chcemy pozwolić Mu, czyli Panu, Jemu, dojść do głosu, to znajdujemy się w niebezpieczeństwie, ponieważ wówczas możemy ulec wpływom fałszywych nauk. Jak pierwsi chrześcijanie, tak i my winniśmy trwać w nauce apostolskiej i trzymać się wzoru zdrowych słów, jak pisze o tym 2 Tymoteusza 1,13, UBG. 2 Tymoteusza 1,13. Trzymaj się wzoru zdrowych słów, które ode mnie usłyszałeś, wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Zauważmy jeszcze krótko, że użyte tutaj słowo trzymać występuje wielokrotnie w Nowym Testamencie. Marka 9,10. Mamy trzymać się, w języku greckim słowo trzymać i zachowywać mają ten sam rdzeń. Słowa. Mamy trzymać się słowa. Kolosan 2,19. Mamy trzymać się głowy, czyli Chrystusa.
Hebrajczyków 6:18. Powinniśmy uchwycić się lub trzymać leżącej przed nami nadziei. Objawienia 2:13. Mamy trzymać się Jego imienia. Objawienia 2:25. Mamy trzymać to, co posiadamy. Małe dziecko trzyma kurczowo tylko to, co przedstawia dla niego jakąś wartość. Gdy ktoś chce wyrwać mu cenny w jego oczach przedmiot, potrafi wykazać się zadziwiającą siłą. To dziecko. Zadziwiającą siłą potrafi się wykazać. Pytanie do nas brzmi, co jest dla nas ważne? Czego chcemy się trzymać? I ile wysiłku jesteśmy gotowi w to zainwestować?